uważam plażę Open w Kętach za open. Otwarta! Plaża Open 2013 w Kętach rozpoczęta. 13 czerwca przy Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się oficjalne otwarcie turnieju. Biorąc pod uwagę początki, zaczynaliśmy w październiku. Potem czas bardzo przyspieszył i zadawaliśmy sobie pytanie, to już za tydzień, za kilka dni. Mamy czwartek, 13, plaża jest otwarta, pierwsze mecze za nami, więc marzenia się spełniają. Chcielibyśmy, aby plaża na stałe zagościła do Kent. To bardzo trudne zadanie, ponieważ to jest marka. Mamy nadzieję, że jakość organizacyjna, także zawodnicy, którzy na pewno dopiszą, sprawią, że plaża faktycznie stanie się elementem wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych, ale także sportowych na terenie Kent. Szczerze powiedziawszy, nie mogliśmy wybrać innego miejsca na sam początek, tym bardziej, że pan burmistrz wykazał się sporym sercem w naszym kierunku i na samym początku od razu wiedzieliśmy, że Kęty są tym miejscem, które powinno się rozpoczynać. Rzeczywiście było dość sporo propozycji, bo mieliśmy około 23 miasta na to, aby można było wybrać to odpowiednie. Wybraliśmy Kęty chociażby ze względu na to, że pan burmistrz zagwarantował piękną pogodę, która właśnie jest teraz, więc tym bardziej się z tego cieszymy. Turniej rozpoczął się od rozgrywek młodej plaży Open dla osób do 18 roku życia. Jednak główną atrakcją będzie niedzielny turniej Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn. Podczas plażowej zabawy nie zabraknie także pozasportowych emocji. W najbliższym sąsiedztwie hali Osir powstało miasteczko pełne atrakcji. Poza piaszczystą Niecką i trybuną, która pomieści 400 osób, będzie w nim można znaleźć strefę animacji dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne, a nawet beach bar z wygodnymi leżakami. Nie zabraknie także licznych konkursów z nagrodami, pokazów tańca, warsztatów popularnej zumby i wieczornego beach party. Są konkursy dla dzieci, są konkursy dla dorosłych, są animacje z dzieciakami, aby każdy kibic siatkówki plażowej mógł fajnie wypoczywać razem z plażą Open. Dzisiaj mamy właśnie turniej młodej plaży. Jest to dość innowacyjny pomysł, który staraliśmy się również wdrożyć dla najmłodszych, którzy mają ochotę pograć na profesjonalnych boiskach. Siatkówka w wykonaniu zawodowców będzie w piątek, sobotę i niedzielę, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do ośrodka.